Witajcie ponownie. Naszym gościem jest tym razem Paweł Gigari, który jest szefem Vostok Europe na Polskę. Witaj ponownie. Witam serdecznie. Może nie szefem, ale key account manager Paweł Gigauri, drugie łączenie. W tym momencie będziemy rozmawiać o kolejnej marce, która jest portfolio waszej firmy jako dystrybucja na Polskę. Pawle, mówimy o Vostoku. W telegraficznym skrócie historia marki Vostok. Historia marki Vostok jest bardzo ciekawa. Zaczęła się w 2003 roku, kiedy spotkały się dwie firmy. Z Wilna oraz z Rosji były to firma Polis oraz Histopol Watch Factory. Celem tego porozumienia, spotkania było stworzenie nowej firmy, Polis Vostok. Jaki był cel stworzenia firmy Polis Vostok? Było stworzenie nowej serii zegarków, które miały się charakteryzować przede wszystkim nowoczesnym designem i wysoką jakością wykonania. Tak powstała marka Vostok Europe. Vostok jako Vostoka mechanizmy, Europe jako żydle Europy. Już w 2004 roku podczas targów Baselworld zostały zaprezentowane 5 nowych modeli marki Vostok Europe. Jednym z tych modeli był seria zegarków K3 Submarine, który od razu stał się bestsellerem tej marki. To był kwiecień 2004 roku, a już miesiąc później, poprzez widoczność tego zainteresowania, firma Vostok Europe uruchomiła własną produkcję mechanizmów 24-26 i 24-32. Polegało to na tym, że firma Raniem, CEO, która jest częścią firmy Histopol Watch Factory, na polecenie Vostok Europe, inżynierów Vostok Europe, poprzez rysunki techniczne i wszystko, stworzyła mechanizmy, które były dedykowane dla tej marki i stosowane tylko i wyłącznie wtedy u niej. Po roku, już w lutym 2005 roku, firma Vostok Europe starała się jakoś osiągnąć jeszcze większy pułap. W ten sposób zostali chronometrażystą wyścigu Expedition. Jest to wyścig od Murmańska do Władywostoku, czyli jakby tak patrząc, lewa strona Rosji do prawej strony Rosji. Wyścig jakby trwał kilkanaście dni. W 2006 roku firma Vostok Europe, widząc swój rozwój, musiała przenieść się do nowego biura, które w całości zostało zaprojektowane z myślą o właśnie efektywnej pracy firmy. Aż do roku 2007, czyli 3 lata po uruchomieniu, firma Vostok Europe zdobyła już 30 nowych dystrybutorów z całego świata. W 2008 roku, to jest dosyć istotny element historii marki Vostok Europe, dlatego że powstała seria Energia, którą również później zaprezentuję. I teraz tak, w tym zegarku marka stworzyła taki nietypowy mechanizm, był asymetryczny. Sekundnik zegarka znajdował się pomiędzy godziną 9 a godziną 12. W ten sposób marka zdobyła następne grono swoich klientów, tworząc całkowicie coś nowego. W 2009, i tu jest najważniejsza data, którą uważam, jeżeli chodzi o markę Vostok Europe, nawiązali współpracę z firmą MB Microtech. Ta współpraca położyła podwaliny pod nową kolekcję zegarków z tubami trytowymi, które świecą nieprzerwanie przez ponad 15 lat. Efektem tej współpracy właśnie było wydanie nowej serii zegarków Ekranoplan, właśnie z podświetlanym trytem. W 2009, już rok po wydaniu Ekranoplana, powstały zegarki Ancha, które do dnia dzisiejszego, czyli 10 lat są produkowane, oczywiście różne kolekcje, różny design, wprowadza zegarki Ancha, które były zegarkami dla nurków profesjonalnymi z wodoszczelnością do 300 metrów z tubami trytowymi. Jaki jest istotny efekt tych tub trytowych? Marka Vostok Europe na początku stosowała jeden kolor tub trytowych, ale jak wiemy, pod wodą nie każdy kolor jest widoczny. Stąd w Anczarach i w innych seriach zegarków, które są również stosowane dla nurków, marka Vostok Europe zaczęła tworzyć różne kolorystyki, w tym niebieski, żółty chociażby, które są jednymi najbardziej widocznych pod wodą. Wkrótce zegarki Vostok Europe również zostały oficjalnym zegarkiem greckiej Federacji Piłki Nożnej, czyli tak zwany grecki PZPN. W 2011 stworzyli taką nowy slogan, który do dzisiaj widnieje, For Going to Extreme. Stali się oficjalnymi zegarkami Mistrzostw Świata w nurkowaniu swobodnym. Byli oficjalnym chronometrażystą rajdu Enduro. Mistrz Świata w Muay Thai Wladimir Morawczyk został ambasadorem Vostok Europe.
2012 podczas rajdu Dakar również testowali te zegary. Takimi dwoma takimi historiami w marce Vostok Europe jest to, że produkują również zegarki dla poszczególnych grup żołnierzy, wojsk. I tak dla armii NATO stworzyli dla podwodnych jednostek wyburzeniowych, piloci myśliwców F-16 również latają w zegarku Vostok Europe z własnym logotypem jednostki na tarczy. Także tu, jeżeli chodzi o to, marka Vostok Europe bardzo się wyróżnia. 2012 rok, 8 lat temu, marka Vostok Europe uczestniczyła w wyprawie do najgłębszej jaskini świata Krubera Woronia. Ta wyprawa trwała 2 tygodnie, 2 kilometry w głąb w zegarku Vostok Europe. Schodzili w dół, że tak to powiem. Takim elementem jest to, że tam były tak wąskie te szczeliny, że czasem musieli zdejmować butle, żeby niżej zejść do tego właśnie 2 kilometrów. Teraz takim jednym z elementów, którym jesteś wpisany w historię marki Vostok Europe, jest Jurgis Kairys. Normalny człowiek podpisuje swój, jakby daje swój autograf na kartce. Jurgis Kairys robi jeszcze coś. Jest mistrzem świata w akrobacji nieograniczonej. On swój podpis, który daje autograf, robi również na niebie. W ten sposób zawsze kończąc swój występ. Jest bardzo znaną osobą, jeżeli chodzi o tutaj w kwestiach lotniczych. Jak to mówią, jak my coś osiągniemy na ten pułap, to Jurgis Kairys robi krok do przodu. Następną historią było to, że zaczęli współpracować z Zydrunasem Savickasem, czyli zaraz po Pudzianowski. Pudzianowski zrezygnował, Zydrunas Savickas został najsilniejszym człowiekiem na świecie. Dla niego również jest specjalna seria zegarków. No i motyw polski. Jest kierowca Benedikt Vanagas, który bierze udział w rajdzie Dakar. Kto jest jego pilotem? Sebastian Rozwadowski. Również specjalna seria dedykowana jemu. Że tutaj marka Vostok Europe bardzo się charakteryzuje całkowicie nowościami, jeżeli chodzi o wypuszczanie kolekcji. Każda kolekcja nawiązuje do pewnego osiągnięcia z radzieckiej, sowieckiej myśli. Paweł, czy to są limitki, czy to jest nie jakby jakieś takie szersze wydania? Każdy zegarek jest limitowany i to jest właśnie charakteryzacja marki Vostok Europe. Każdy model zegarka Vostok Europe, który wyszedł od początku istnienia, jest z limitowanej serii. Kończy się limit, zegarka nie ma, nie można go zakupić. Z tego, co mówisz, to o czym dzisiaj rozmawiamy, to ewidentnie jest to marka zegarków do zadań specjalnych, tak jak już przedstawił. I to może też być ten klient docelowy, bo to nas zazwyczaj bardzo interesuje, nas jako osób, które propagują zegarmistrzostwo i generalnie staramy się pokazywać to zegarmistrzostwo tak trochę od kuchni, od drugiej strony. To właśnie kim jest ten klient docelowy, ten klient ostateczny, który decyduje się push the trigger i kupuje Vostoka? Zegarki Vostok szukają osoby, które szukają czegoś nietypowego. Zegarka, który raz, że zrobi efekt, a dwa też nie będzie jakiś wygórowany cenowo, bo w zegarkach Vostok Europe oprócz samych zegarków dostajemy też wersję do e-boxów, które też również zaprezentuję. Klient, który docenia jakość, design, ale przede wszystkim coś, co będzie mu długo służyło latami. Dlatego Vostok Europe stosuje mechanizmy Seiko, bądź Seiko SEE, bądź Seiko Epson chociażby, tak? Także tu klient jest docelowy, bardzo szeroka gama, bo to kupują młodzi ludzie aktywni sportowo, jak i również są też kolekcje klasyczne, takie jak Gas Limousine, które również są wypuszczane i właśnie 2 dni temu mieliśmy premierę nowego modelu zegarka z właśnie serii klasycznej Gas 14 Limousine, który też chciałbym zaprezentować. Paweł, top 3 Vostoka. Top 3 Vostoka pokaże przede wszystkim jeden z elementów. Klient otrzymuje takie pudełko. Wow. Pudełkiem do zegarka. To pudełko również zawiera, oprócz tego zegarek zawiera pasek. Może troszeczkę unieść wyżej, wiesz co? O, troszkę wyżej. O, teraz. Zawiera pasek, jak i również narzędzie do zmiany paska. To pudełko jest również pudełkiem kolekcjonerskim. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wyjmiemy pasek i te poszczególne uzupełnienia, tworzy nam się miejsce na 4 zegarki. Czyli podróżując możemy umieścić tu 4 zegarki. To też również doceniają klienci marki Vostok Europe. Takim top numer 1 jest właśnie energia, dlatego że ona tu posiada automatyczny mechanizm. Energię ma około 48 mm. Jaka jest grubość koperty? Dokładnie, bo to jest po prostu... Jaka jest grubość koperty?
To musiałbym sprawdzić. Wiem, jaka jest średnica 48 mm. Tutaj. Ale powiedz mi, to jest świeżynka, rozumiem, tak? To jest, to nie, jest to jest model, który jest cały czas bestsellerem. Kończy się już jego limit, bo jest tylko 3000 sztuk. Pokaż jeszcze raz, proszę. O, tak, tą kopertę. Teraz idealnie. Tu mamy automatyczny zawór helowy i specjalne mocowanie na paski. To jest jedno z pudełek, jeżeli chodzi o markę Vostok Europe zegarków. Następnym elementem jest kolekcja Everest Underground. Ty musisz mieć tam jakieś magiczne półeczki, widzę. Magiczne półeczki. Tak, zdecydowanie. Mamy Everest Underground. Zegarek z rezerwą, wskaźnikiem rezerwy chodu i 24-godzinnym wskazaniem. Oprócz zestawu, który jest do narzędzi zmiany paska, jest nowy tak zwany multitool. W tym multitoolu mamy również nożyk, tuba trytowa, która pozwala widzieć to wieczorem, jak i również narzędzie do zmiany paska po odkręceniu. Także w tym zegarku mamy oprócz samego zegarka również pasek plus pasek silikonowy. Chcemy gdzieś jechać, zmieniamy sobie pasek, możemy całkowicie sobie zmienić wygląd zegarka. Następnym elementem, co bym chciał zrobić i jakby zaznaczyć, czym się marka Vostok Europe wyróżnia najbardziej. Ona nie tyle co śledzi obecne trendy, ale ona je ustala. Była jedną z pierwszych marek, która stworzyła zegarek z kopertą z brązu. I teraz mamy serię Anchar. Ja wyjmę. Tu również mamy, tym razem w tym akurat pudełku tej serii mamy dwa śrubokręty plus pasek skórzany i silikonowy. Pudełko Drybox, które jest oczywiście wodoszczelne po zamknięciu. Czym się charakteryzuje przede wszystkim zegarek z brązu? Tym, że każda koperta wyprodukowanego zegarka po pewnym czasie nabiera indywidualnego kształtu. Nie trafimy po pewnym czasie na tę samą kopertę u kogokolwiek. Limit tego zegarka to jest 3000 sztuk, co jest istotnym elementem w zegarkach marki Vostok Europe również. Mamy tutaj wygrawerowane, czy widać, komu jest dedykowana ta seria. Okręt podwodny Anchar, najszybszy okręt podwodny na świecie. Później już nie była szybkość istotna, tylko bardziej ukrycie, więc przestano już jakby ustalać, kto jest akurat najszybszy, ale Anchar został najszybszym okrętem uznanym historycznie przez rekord Guinnessa, jeżeli chodzi o okręt podwodny. Także tutaj, jeżeli chodzi o zegarki, mamy tę serię, ale czwarty musiałem zaprezentować, gdyż to jest mój konik na ten rok. Wyżej. Zegarek w cenie 1440 zł, bo przede wszystkim już, bo nie widzę kamerki, przepraszam, coś mi wyłączyło. Mamy 1440 zł powłoka PVD w kolorze niebieskim, mechanizm Seiko NH38 z widocznym open heartem. Mhm. W różnych wersjach kolorystycznych. Zegarki, które wcześniej prezentowałem, nie powiedziałem o cenie, jak to się w przedziale cenowym około 2900-3500 zł. Chciałem zaznaczyć, że na pewno Jakub Lecta będzie też miał do ciebie jakąś prywatę, jeżeli chodzi o Vostoka, ciepło pozdrawiamy, bo on trochę taki zapomniany, to jest nasz człowiek od wszystkiego, który nasz reżyser, kamery w naszej operator. Reżyserce, więc tutaj jeżeli chodzi o zamówienia na Vostoka, na pewno będziemy realizować. Zaraz po Oriencie to będzie następny, wszystko oczywiście na Pawła Kowalczyka, tak jak żeśmy się umówili. Oczywiście, jak najbardziej. Słuchaj, powiedz mi, razem z Łukaszem chcielibyśmy jeszcze zapytać o przyszłość generalnie, bo... Jakie plany na najbliższą przyszłość? Jakie plany, jeżeli chodzi o dystrybucję, bo to, co też nas bardzo interesuje, to no jednak dlaczego charakterystyka tegorocznego festiwalu jest taka, a nie inna, no ten cały COVID. Jak to wpłynęło na sprzedaż w tym roku, powiedzmy pierwsze 6 miesięcy 2020 roku, sama pandemia, dostawy zegarków, sprzedaż, dystrybucja, i jak widzicie, jak gdyby przyszłość w tej dobie, która jakby nie było nadal, no daje dość duże ograniczenia? No jest pandemia. Klienci musisz trafić z kolekcją zegarków do klienta docelowego. Co zrobił Vostok Europe 3 miesiące temu? Stworzył projekt We Are One. Polegał to na tym, że cały zegarek został wybrany stricte przez fanów marki Vostok Europe. Koperta, wybór 5 różnych kopert, wybrana jedna. Mechanizm z 5 różnych mechanizmów, wybrany jeden. Później, jak już był wybrany mechanizm i wiadomo było, jakie będą funkcje zegarka, wybrany kolor tarczy. Pudełko Drybox,
Limit jaki? Taki, jaki klienci zdecydowali się zakupić. Tego zegarka nie będzie mógł kupić osoba, która pójdzie do sklepu i sobie zakupi ten zegarek. Został wyprodukowany w ilości 599 sztuk. Będzie dostępny pod koniec października, początek listopada. Zegarek, który został zaprojektowany dla fanów, od fanów. To jest takie rozwiązanie, które Vostok Europe wyszło naprzeciw. Zegarki Vostok Europe ogólnie trafiają w obecne tereny, ale przede wszystkim oni sami je ustalają. I właśnie jest przykładem tego chociażby ten projekt We Are One. Niedługo też będzie też projekt na specjalną łódź pod SSN, ale o tym będziemy mówić dopiero za 2 miesiące, bo za 2 miesiące będzie pełna informacja o tym zegarku. Na razie są koncepty, ale marka jak najbardziej trafia w setno, jeżeli chodzi o design i jakość wykonania, bo stosuje dobrej jakości japońskie mechanizmy, jak i również wykonanie koper poprzez automatyczne zawór holowy, ale i cenę, bo w cenie 1400 zł mamy zegarek klasyczny z nietypowym designem, w cenie 2900 zł mamy zegarek z pudełkiem, z narzędziem do zmiany paska, dodatkowym paskiem i zegarek wysokiej jakości. Ciężko jest znaleźć na rynku, praktycznie nie znajdziemy w tym przedziale cenowym marki konkurencyjnej do marki Vostok Europe. A tuby trytowe, które jest też jednym z największych kosztów, powodują to, że też klienci to doceniają. Tacy chociażby oprócz żołnierzów, myśliwy również docenie zegarki z tubami trytowymi. Osoby, które nie chcą podświetlania zegarka wieczorem, jak najbardziej, idealne rozwiązanie. Świeci widoczna godzina. Paweł, pozdrawiamy wszystkich fanów marki Vostoka i przede wszystkim tak. Z Łukaszem. Dziękuję mu tobie, że rozmawiałeś z nami w imieniu Vostoka. I jedną rzecz chciałbym tylko, bo nie wziąłem tego, a chciałbym pokazać, co jest najnowszym projektem sprzed 5 dni. Jeżeli no. Mogę. Pracownie, mamy minutkę. Mamy minutkę. Już. I zniknął nam Paweł. Szukajmy Pawła, może kamerą, jakby obrócić tam jego kamerę, to podejrzewam, żebyśmy wtedy zobaczyli skarby nieodkryte. Przeszedł nam. To jest jedna sztuka tego. I to jest limitka, to jest prawdziwa limitka. I ktoś już zabrał zegarek, był przygotowany i zniknął. Ładnie tak. Już mi to mamy. Wraz z nadgarstkiem przyniesiesz. Zniknął nam Paweł. Tak, Paweł nam zniknął. Tutaj. Czekamy. O! Aha. O, jeszcze folia, Brentniu. Firma Vostok Europe oprócz zegarków ma też bardzo liczne grono fanów. Stąd stworzyła Collector Box. Zegarek polega na tym, że możemy umieścić paski i swoje zegarki do pudełka. To jest najnowsze rozwiązanie. Już została właśnie jedna sztuka dla fanów marki Vostok Europe. Czyli każdy fan marki może sobie zamówić dedykowane pudło, które przeżyje bombę atomową. Oby tak. Oby tak. Pawle, łączymy się z tobą w dniu jutrzejszym, jeżeli chodzi o ostatnią, trzecią markę w waszym portfolio, która zaprezentuje się na festiwalu. Jeszcze raz bardzo dziękujemy za poświęcony czas, za rozmowę. Już, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.